gdzie piesek? Kto to jest? No. Tany, ten co przyszedł i obiecał Tany, że będzie. To trzeba go chyba włączyć, żeby on zrobił Tany, tak? No to musisz znaleźć ten przycisk. No. Ma takie duże łapki. Duży. Ma duży piesek? No. Pomachał do ciebie. Kto to pomachał do ciebie? Może on powiedz jeszcze raz. Czy piesek? No. Pomachał do ciebie. Kuku. No chodź, powiedz teraz cześć, piesek. Tati, a Tany. Tany, no to popatrz, piesek, tańczy. Popatrz, piesek, tańczy. Co ten piesek robi? Nie bój się. Chcesz pogłaskać łapkę mu? Mama może pogłaskać? No, idziesz do piska? Jeszcze nie. Nie chcesz przebić mu piątki? Usiadł na kanapie. Chyba nam usiadł na kanapie. No, idziemy? Pójdziesz ze mną? I jak? Ale ma głowę. Widziałaś, jaki ma język? A gdzie on ma nosek, Gabrysia? Włączyć tany?
No, widziałaś, jaki ma rączki, uszy, brzuszek. To taki ma dipka, tak? Kasi, tan. Tany, no. No. Zjadł twoje ciasteczko. To co? Żegnamy pieska już? Zasubskrybuj nasz kanał, żeby dostawać informacje o nowych piosenkach. Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język wsi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam, do mnie psie, i już pies odzywa się. Potem wołam, hop, psa, i już mam przy sobie psa. A gdy powiem, cicho leż, leżę ja i pies mój też. Kiedy błąd wyciągam w dłoń, rzecznie liżę moją dłoń. Zabawnie szczerzy kły, choć nie bywa nigdy zły. Gdy psu kość dam, pies ją zsie, bo to są zwyczaje psie. Piesek lubi biegać za piłeczką, tak? Op! Tany. Tam włączysz tany. Yeah.
Tak, piesek ma ogonek. Taki długi ogonek. Malutku. Nóżki ma. Bum.